Zaczynamy. Pierwszy start na Pemmausie. I Gamo zaczyna lewy, prosty i kasuje od razu. Piękny Mitrosik, tak, przeszły Mitrosik od Gamo. Co się tutaj dzieje na początku, panowie? Elektrycznie zaczynają. Gamo na dzień dobry, bardzo ostrożnie. Strafia bardzo lewy. Dynamiczny początek tutaj z obu bo panów. Jest na play, McGregoruje Gamo. Oby nie przedobrze. Widać, zaczęli mocno, ale czy potrafią tak potrwać do końca rundy? Cios w locie próbował, niby kolanem, niby kopnięciem, skończył cios rzeczu. Trafia, jednak się przytulają i jest obalenie. Gamo z góry, tak jakby za plecami. Ale tutaj rzeczu zrywa. Przetacza. Czy boczna. Tutaj mamy małą szarpaninę i jest Gamo w półgardzie z góry. Panowie mieli nie walczyć w parterze, a tutaj okazało się, że pierwsze co to wielka szamotanina, piękne sweepy, koniec końców Gamo na górze. I tutaj widzimy, że próbuje przychodzić do dosiadu, jednak szewcu trzyma tą nogę, ale jednak będzie dosiad. Oj, panowie mieli się tak nie bić, a tu jednak przewaga jest ogromna. Proszę państwa, dosiad to najlepsza z możliwych pozycji w MMA, ciężko z niej uciec, a gdy rywal rozpuści ręce, to szewcu będzie miał kłopoty. Żółw, tutaj wpięcie, trójkąt za plecami, oczywiście trójkąt nogami i... Będzie ciężko zrzucić Gamu. W tym momencie szewcu... Ciosy! Ciosy na lata. Pod siatką Gamo zasłonięty, tak. I proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje z prawą stroną żeby. Ogromny siniak, a tam było tylko kopnięcie na początku. Widać było, że zabolało to szewca. Kopnięcie zablokowane kolanem. Przypominamy, że Gamo jest mańkutem, czyli walczy odwrotną pozycją. Stąd tutaj naturalną pozycją, naturalnym kopnięciem jest kopnięcie na wątrobę u niego. Szewcu dwa mocne low kicki. Ale myślę, że tutaj Gamo powinien dalej. Kolejny low kick. Mocne kopnięcie, tylko musi uważać na tą nogę, bo jeżeli jeszcze kilka razy zablokuje to Gamo fall, może mieć problemy. Tak, ale zwróćmy uwagę, jak wielkie nogi ma szewcu teraz właśnie to zablokowanie. A jak chudę ma Gamo. Na deskach! Czy Gamo skończy walkę? Młotki! Pound i co? Tutaj szewcu będzie parter. Jest parter, ale raczej się przyklei. Szewcu bardzo inteligentnie się broni. Wydawało się, że tutaj padnie po tym ciosie, że Gamo go skończy, jednak... Jest żółw znowu, czy będzie wpięcie w plecy, czy będzie próbował ubić tutaj szewca Gamo. 45 sekund, ręka jest przełożona. Tak, dokładnie, tutaj krzyczy narożnik Gamu, że szewcu nie chce kolan, że szewcu ma rozbite żebra. Myślę, że tutaj musi kontrolować, ręka jest przełożona, czyżby trójkąt rękoma tutaj wisiał w powietrzu? Nie, jednak dosiadł, jednak znowu dosiadł i pewnie będzie zbył go gradem ciosami teraz. Szewcu musi się przytulić. Wycenie. Musi tutaj się bronić, bo jeżeli tak będzie dalej, to zaraz sędzia przerwie tą walkę. Szewcu, wstaje dobrze, bo musi się bronić. Wręcz, że nie podasz takiego zagrożenia, że sędzia jednak widzi, że szewcu inteligentnie się broni. Mamy tę idealną sytuację do rzucenia szewcem w tym momencie przez Gamu. Ja mam wpięty za plecy, tak troszkę z boku. I kolano na głowę, ale kolano. Koniec pierwszej rundy. Co za emocje, padające galę. Femma 8. I to w jakim stylu? Front kick. Widzimy tutaj nisko do żywotnych szewca. On nie chce dostać tutaj na lewą kołę. Tutaj widzę, ma lekkie kłopoty, ale wydaje mi się, że to przetrwa. Co panie szewcu, co się wydarzyło? Czy on tutaj kondycyjnie chciałby teraz troszeczkę odpocząć? Chce wciągnąć w jakąś grę Gamu? Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ widziałem... potężny mikroki. Widziałem, jak schodził na przerwę, był dość mocno zamęczony. Naprawdę te żebra szewca, nie wiem, czy państwo widzieli to w powtórce, one nie wyglądają dobrze, a tam nie było dużo. Teraz pięknie szewcu, trochę... I idzie do dziura, ale nie tak. To jest to, z czego słynie Anko z zapasy. Ja ma właśnie z zapasów. I dlatego się właśnie dziwiłem. Dlaczego Gamu mówi, że to będzie tylko stójka? Znowu przejście, zbyt łatwo. Szewcu daje te pozycje. Po raz kolejny dosiad. Będzie mu coraz ciężej się bronić. To niesamowicie męczące, kiedy rywal siedzi na tobie, może dawać ciosy, a ty musisz uciekać. I znowu Gamu. Szewcu kolejny raz do żubia. W końcu Gamu powinien przełożyć tę rękę tak jak teraz i zacząć się zaplecą. Rozciągnięcie tutaj, ale obraca się szewcu, ale musi uważać na trójkąt rękami. Tak, teraz jest ręka przełożona. Gamu teraz wyciągnie, to będzie mógł dusić trójkątem. Jeszcze próbuje wyciągnąć nogę. Przejście tutaj półgardy do bocznej lub do siadu. Jeżeli uda mu się przejść do bocznej, to będzie koniec walki, panie i panowie. Szewcu za chwilę najprawdopodobniej będzie musiał klepać. Spięty trójkąt, czy wyjdzie z tego, czy odklepie, ale też jest to dość ciężkie duszenie. Sędzia sprawdza przytomność szewcu. Szewcu pokazuje, że jest przytomny. Gamu dociska. Tutaj jest... A trzeba przypomnieć, że takie duszenie bardzo pompuje ręce. Nieprawdopodobnie męczy zawodnik teraz przychodzi tak jakby do dosiadu. Dlaczego? Ponieważ to duszenie kosztowało go bardzo dużo energii, ale teraz nie traci czasu i bije ciosy z góry. Szewcu znów ucieka do żółwia i mamy podpiękę z rozrywki. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, jeżeli tylko ustawili za.